Dzień dobry, z tej strony nie pan Szachuś, a Tomek, uczeń pana Szachusia. Dzisiaj lecimy z kolejną częścią speedruna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Szukamy przeciwnika z Korei Zachodniej. Dobrze, no to zaczniemy sobie pan D4. Skoczek F6, zobaczymy, czy rywal będzie chciał grać królewsko-indyjską, czy może Niemcowicza. O, gambit budapeszteński, to będzie ciekawe, no to weźmiemy. Prawdopodobnie skoczek pójdzie na G4, zgadza się? Są dwie drogi. Można zagrać więc F4 i bronić tego pionka. Tylko wtedy skoczek wyjdzie, hetman wyjdzie. Więc spróbujemy zagrać inaczej. E4, skoczek zbije na E4, ale wtedy będzie skoczek zbije na E5 i będziemy mogli grać aktywnie, na przykład goniec E3, skoczek C3, goniec na E2. Zagrajmy skoczki na C3. Rywal tu może grać, no bo pewnie wyprowadzi gońca, zrobi roszadę, no bo najważniejszy jest rozwój, może zagra skoczkiem drugim, goniec poszedł na E7. To my też będziemy wyprowadzać figurki. Roszada. D6, wiadomo, goniec chce się uaktywnić. Zagramy H3, żeby tutaj po zagraniu skoczek F3 nie było później jakiś wyjść skoczka na G4. Trzeba pobronić pionka, wiadomo, bo to może być, chyba B3 będzie dobrym pomysłem, później może hetman C2. Myślę, że pozycja powinna się, chyba będzie to stać dobrze. Goniec F6 nie jest zbyt groźny, bo goniec na D6, skoczek tutaj, wyprowadzimy skoczka. Może być zbicie goniec F6, ale wtedy gramy i goniec D4 i tu skoczek drugi wchodzi, to nam nic nie robi, robimy roszadę. Zbiciu już mamy wieżę C1. Wiemy, no co prawda jest para gońca u rywala, ale my również mamy tutaj jakiegoś gońca strzał. Może tu mogą tu być różne fajne rzeczy. Goniec na D4, wiadomo, tutaj związać chce rywal, ale my możemy po prostu stąd zejść, wieża C1. No i po zbiciu odbijamy wieżę. Goniec wszedł na E5. To już jest dosyć ciekawe, możemy zejść hetmanem i spróbować zagrać F4, tylko wtedy trochę tutaj ten pionek będzie dosyć słaby. Więc... albo spróbujmy wymienić te gońce, więc i później spróbować skoczkiem na D5 się władować. Albo zrobić to teraz. Może hetman E2 jest dobrą opcją, żeby F4 zagrać i spróbować tam może F5 później cisnąć i przejść na przykład wieżą. No to chyba hetman E2 nie jest takim głupim pomysłem, a nawet jeśli zbije nam skoczka, to zawsze później będzie ruch F3, żeby tego pionka pobronić, niekoniecznie F4. No i to chyba nawet jest ok dla nas, więc... czekamy na ruch przeciwnika. Hetman poszedł na F6, no atak na skoczka, wiadomo. Skoczek raczej musi odejść na B5. No i skoczek idzie na B5, no bo skoczek nam wisi, więc idziemy na B5. I grozi już jakieś F4, co prawda. I tutaj będzie wisić. No C6 pewnie trzeba zagrać. F4, CB, tu. No i będzie trzeba ułożyć na gońca. Zobaczymy. Bo w ogóle po C6 zagrać na przykład końce 7, tylko że tu i wtedy dojść do F4. Albo wrócić się po C6, może jak F4 to tu hetman zbije. Może jakiś goniec F4 wtrącić. To szach, albo wrócić do tu. No, ciekawa pozycja. Zobaczymy, co rywal wykombinuje. Może również zagrać A6. C6 chyba wejdziemy koniem na C7. Jak zbijemy na E6 i zagramy F3, to powinno być fajnie. Fajna pozycja chyba.
przyjemna. Pewnie zmierzę co? Wierzę tutaj. A teraz nie mam F4. Jakiś goniec B2 tutaj? Nie wiem. Nie wiem, chyba bym tutaj zagrał, bo po C6 bije tutaj stępem. A tutaj? Jak goniec B2, to w ogóle chyba nawet E5 przychodzi. Jeśli hetman, jak hetman gdzieś odejdzie, to zwijemy tutaj. Będziemy mieli figurkę. Ale chyba nic nie będzie straszne. No to chyba był błąd ze strony rywala. Taka typowa przesłona. Nie można zbić pionki, bo hetman bije. A jak hetman odejdzie na G6, to wtedy nawet F5 może. Chociaż nie, to nie będzie zbyt dobre. A6. No to teraz w ogóle rywal nam ułatwił zadanie, bo stępem bijemy tutaj. Jak hetman zbije na E5, to skoczek wraca na C3 i mamy czystą figurę więcej. No, tutaj rywal popełnił błąd i to jest nasza szansa. No, jakieś niesłowe 2105. Skoczek może na D5 wejść. Aha, że po GH. Tu i tutaj, tak? A to ja chyba mogę jechać F4 z tempem w ogóle. Żeby było śmiesznie. Tutaj. Tutaj. Tutaj wymuszam wymianę. Hetmanów. Wchodzę koniem na D5. I mam pięknego konia. I tu wisi, wszędzie wisi. Nie no, chyba goniec F4 jest obowiązkowe. Hetman D4, hetman E3. Musi zbić i odejść gońcem gdzieś i koń D5. No powinien... Zobaczymy, goniec F4 zagramy. Hetman D4 to hetman E3. I wydaje mi się, że zostajemy tutaj. Hetman nie ma żadnego odejścia na linię G, że nie będzie można zbić, więc hetman D4 musi. No więc E3 oczywiście wróci, więc... A może to był błąd i wieża F5 trzeba było grać. Goniec może, że tutaj, a tu. A tu nie mogę w ogóle, bo goniec. Nieważne. Uj, szach, no to zagrajmy według planu. Hetman na E3. Pewnie zbije rywal, no bo raczej musi, zgadza się. I pewnie odejdzie gońcem na E6. Tak. Problem może być z tym pionkiem i z tym pionkiem, ale to dalej jest figura więcej, więc... Skoczek wejdzie sobie na D5. O, jak zbijemy ED, no to już nasz łańcuch pionkowy będzie dosyć silny. Pionek na G powinien sobie dać radę, zwłaszcza z gońcem. Jeszcze może przejdziemy jakaś wieża F3, G3? Wydaje mi się, że to powinno być dobre. C6. No to teraz widzimy, albo możemy dać widełki tutaj, albo możemy dać widełki tutaj. Ale myślę, że tu będą lepsze widełki. No bo szach, a tutaj to ten, zbijemy wieżę. Może dojdziemy do E5? No to jest wieża więcej, no. Co tu można więcej mówić? No wieża za dwa piony. Ale to raczej i tak nic nie da przeciwnikowi. Zdwoimy wieżę na dwójce. Bo zdwoimy wieżę. Tutaj będzie nacisk na pionka. Wejdziemy wieżą na F1. Tak, król schodzi, wiadomo. No, to teraz może C5. C5? Tutaj. Albo goniec D4 od razu. Albo E5. W zbiciu wejdziemy gońcem na C5. To może tu nie trzeba kombinować, tylko grać proste środki. C5? To tutaj. Jak bierze D8, na przykład goniec tutaj, to tak nie można. Zagrajmy C5, tutaj, rozbić to. Tutaj to tutaj zagram. I czarne pola. I spróbujemy wejść gońcem na G5. A jak coś, to ustawimy zawsze gońca na D4.
albo w ogóle to zbić. I jak chce, jak zbije, to zagrać go z D4, zagrać tutaj, zblokować wszystko. Ale chyba E5, ale po E5 jest H6. Ale w sumie no nawet nie chcemy chyba dochodzić do końca, bo chcemy rozbić tą pozycję. Tutaj zbijemy, goniec zbije to więc D4, po prostu wejdziemy na wolną linię. Zagrozimy pionkowi, goniec D4, wejdziemy sobie tutaj. F6, wejdziemy sobie na wolną linię. Król wejdzie na D8, to już chyba będzie słabe. Poszedł tutaj, to wieżę się zdwoimy tutaj. I będziemy chcieli wejść tutaj. Na E7. Uniemożliwia nam tutaj, ale możemy chyba na spokojnie coś zagrać. Może poprowadzić króla po prostu jakoś. To byłby fajny plan. Tutaj? No co, no idziemy. No, królem do tutaj, tutaj. Król nie ma przejścia. Możemy taki fajny ruch zrobić, ale to chyba nie ma sensu. Wieża tutaj. Czy on chce wejść końcem na E4? To niezbyt dużo mu to da, gdy ja przechodzę królem. Tutaj, tutaj po pionka na B7. Jak zgarniemy pionka na B7, to już się cała pozycja sypnie. Jak odejdzie wieżą, to mogę go tutaj... Wszystko mu mogę zrobić wtedy. Goniec to... I jest jakąś figurą król na D2. Jak zbije, to lepiej dla mnie. Więc tutaj, no to pójdziemy sobie królem. Po czarnych polach, goniec nam nic nie może zrobić. Jakieś G4 w przyszłości. Na czas nie powinniśmy przegrać. Król. Teraz w ogóle nie wiem, czy nie opłaca się zbić gońca na E4. Zagrajmy prosto i po prostu zbijmy tego gońca i się nie męczmy, bo tutaj król odejdzie, zbije tutaj, podejdę królem tutaj i będzie koniec gry. Więc... Jak ci idzie, Tomek? No dobrze. Niedługo kończ, bo musimy jeszcze partię panelizować. Ok, wygrywam. Okej. Okay. Zbijemy. Zbijemy. No i to chyba jest koniec partii. No i dziękuję bardzo za mnie zwycięstwo. Dzięki za oglądanie i cześć!